Przedstawiony na rysunku okrąg ma środek w punkcie B. Widać to na rysunku to jest środek tego niebieskiego okręgu. Punkty A, C i D leżą na jego obwodzie. Leżą na okręgu punkty A, C i D. Jeżeli kąt ABC, ten kąt ABC, widać, że jest to kąt środkowy, ma miarę 122 stopnie, ta miara to 122 stopnie, to jaką miarę ma kąt ADC? To jest kąt ADC. Zastanówmy się, w jaki sposób te dwa kąty są ze sobą powiązane. Kąt ABC to kąt środkowy, kąt ADC to kąt wpisany w okrąg. Obydwa te kąty oparte są na tym samym łuku, na łuku AC. Łuk AC to ich wspólny łuk. Wiemy, stwierdzenia o kącie środkowym i wpisanym opartych na tym samym łuku, że miara kąta wpisanego w okrąg, jest dwa razy mniejsza niż miara kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Czyli, jeżeli miara kąta środkowego wynosi 122 stopnie, a ten kąt wpisany w okrąg oparty jest na tym samym łuku, to jego miara będzie równa połowie tej wartości co miara kąta środkowego, czyli połowie ze 122 stopni, a połowa ze 122 to 61 stopni. Sprawdzamy odpowiedź. Jest OK.